kamień twój. Stolico damy chęć, warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz twój. Szanowni zgromadzeni, wszyscy dostojni goście, przywitani wedle zaszczytnych tytułów i dystynkcji przez prowadzącą uroczystość panią Beatę Demianiuk, drodzy Bialczanie, w każdym wieku dzieci, rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, przyjaciele, tak licznie zgromadzeni dziś pod tablicą straceń na Placu Wolności. 1 sierpnia. Pierwszy z 63 dni chwały, chwały polskiego oręża, niezłomności ducha, chwały polskiego umiłowania wolności, demokracji, chwały polskiej przynależności i silnego poczucia narodowej tożsamości i polskiej wspólnoty, ale chwały tak smutnej i tragicznej, jak wiele ze zdarzeń, którymi znaczona jest nasza polska historia. Dziś, gdy towarzyszące nam okoliczności, wojna tocząca się za naszymi granicami, każą na nowo spojrzeć na nasze wyobrażenie o świecie, o tej części świata, w której żyjemy, obchodzenie rocznic takich jak dzisiejsza nabiera szczególnego znaczenia. Z jednej strony mają ten swój smutny wyraz, gdy pochylamy się w smutku i żalu, rozpamiętując niezliczone ofiary takich tragedii. Z drugiej jednak strony niosą nadzieję i optymizm, że pragnienie wolności, potrzeba niepodległości, zryw serc gotowych do największych poświęceń w obronie najwyższych wartości w końcu przynosi jutrzenkę, że dobro finalnie zwycięża nad złem, że wojna kiedyś się kończy, że agresor ponosi klęskę, a ci, którzy wolności pragnęli i nie szczędzili nawet największej ofiary, by ją zdobyć, ostatecznie czasem tylko w symboliczny sposób, ale jednak odnoszą zwycięstwo. Taką naukę wynosimy z naszej bolesnej historii, pamiętając, że Powstanie Warszawskie w zasadzie było skazane od początku na klęskę z militarnego, wojskowego punktu widzenia. To jednak nie daje nikomu podstaw do surowych osądów osób podejmujących decyzje o jego wybuchu, zwłaszcza, że w ocenie wielu znawców historii był on nieunikniony, dlatego że kilkuletnia niewola, zbrodnie hitlerowskiego okupanta takim ciężarem gniotły polską dumę, polskie serca, że po prostu nie można było dłużej znieść upokarzającego, tak krzywdzącego jarzma niewoli. I w tym naturalnym, spontanicznym, patriotycznym, tak bohaterskim odruchu społeczeństwo stolicy chwyciło za broń. Pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, tkwienia wojsk alianckich na zachodzie Europy, we Francji, pomimo świadomości, jakie prezenty niosą stalinowskie wojska, w jaki sposób rozprawiają się z żołnierzami Armii Krajowej na zajmowanych terenach wschodniej Rzeczypospolitej, to jednak nie dało się dłużej tłumić wrzenia
i Polacy, warszawiacy, także ci Polacy, którzy z całej Polski ściągali w trakcie powstania do Warszawy, rzucili wyzwanie okupantowi. I ten właśnie honor, tą właśnie pamięć o bohaterskim zrywie co roku w sposób najbardziej umiejętnie godny staramy się świętować. Odnosząc się do tej niosącej nadziei, nauki z historii, że nie wolno nigdy nam wątpić w to, iż dobro w końcu zwycięży, iż sprawiedliwość zostanie przywrócona, trwamy w naszej solidarności z naszymi ukraińskimi braćmi, którzy dzisiaj, walcząc o swoją wolność, stawiając bohatersko czoła agresorowi, okupantowi, który wszedł do ich domu wyczynić sąsiadowi krzywdę, walczą także o wartości, a może i wolność wyznawane przez nas samych. Najlepszymi świadkami historii i bądźmy wdzięczni Panu Bogu, opatrzności, losowi, że wciąż jeszcze nam towarzyszą, pomimo tak bezwzględnie upływającego czasu, są ci, którzy uczestniczyli w powstaniu lub jako dzieci przebywali w jego trakcie w Warszawie. Taką osobą jest nasza zasłużona dla miasta Biała Podlaska pani Ela Haberska, która dwa zdania chce z tej okazji do nas wszystkich skierować, a ja, oddając jej głos, jeszcze raz bardzo wszystkim Państwu dziękuję za tak liczną obecność, przedstawicielom służb mundurowych, duchowieństwa, wiarskich szkół, instytucji publicznych, spółek, mieszkańcom Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za zorganizowanie przepiękne. Tylu nas jest, bardzo się cieszę. Muszę zajrzeć, bo żeby... Szanowny panie prezydencie, chciałam bardzo serdecznie podziękować panu w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego. Jestem wzruszona, że moje ukochane miasto Biała Podlaska pamięta o mojej rodzinnej Warszawie. Dziękuję panie prezydencie i wszystkim państwu dziękuję bardzo. Czuję się ogromnie zaszczycony móc mówić tę modlitwę za poległych, za ich rodziny, za warszawiaków tamtego czasu. Zwłaszcza w obecności pani Elżbiety. Jest to dla mnie honor wielki. Jako małe dziecko uczyłem się na bruku Warszawy, jej historii. Ale dopiero wtedy, kiedy byłem kapelanem dwóch oddziałów powstańczych warszawskiej starówki, pierwszego Dionu Motorowego i Batalionu Gozdawy, dopiero wtedy zrozumiałem, co wtedy się działo nie tylko w Warszawie, ale także w ludzkich sercach. Dlatego pozwólcie, że tę dzisiejszą modlitwę odmówię tak, jak zrobił to ksiądz Wojtyniak. Była to modlitwa odmówiona 1 listopada 1939 roku przez oficerów polskich podczas tajnej mszy świętej o godzinie 4 rano w Kozielsku. Tekst znaleziono przy ciele zamordowanego w Katyniu porucznika rezerwy Witolda Aleksandra Kalernera. Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie, Panie. Nędzne strzępy oderwane piorunem Twojego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę. Przez przyczynę Panny Najświętszej, Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, z Ostrej Bramy czy ze żydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich. Błagamy Cię, Panie, o moc cierpliwości i wytrwania, o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę, o opiekę Twoją boską. Błagamy Cię, Panie, nad krajem zbezczeszczonym przez wrogów, o dar wiary niezłomnej w triumf Twojego imienia,
o dar nadziei, że nikłymi siłami swymi potrafimy się przyczynić do tego triumfu. O dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej ojczyzny. O dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół. Błagamy Cię, Panie, o Polskę wolną i niepodległą. Błagamy Cię, Panie, o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów. Błagamy Cię, Panie, o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych. Błagamy Cię, Panie, o Polskę czystych rąk. Błagamy Cię, Panie, o Polskę wzniosłych serc. Błagamy Cię, Panie, o Polskę wielką, rządną i dobrą. Błagamy Cię, Panie, o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu, a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszą. Błagamy Cię, Panie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wrogom
wolność żywym, niech płynie w niebo dumny świat. Wierzymy, że nam sprawiedliwy opłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą mnie. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą mnie. Tej mocy padnie na broń, długa droga daleka przed nami, mocne serca w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatro wieje nam oczy i uderza w oczy, płucą i rozgorzeć we krwi. I piosenkę je w tęczę nad nami roztoczy, długi rytmie marsza, raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, krót i zuń. O zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami rozistrzyła gwiazdami, białe sęgi, dróg pylu, noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w trudnym rytmie marsza, raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jesteśmy